Cześć wszystkim, Papa Swingeria 2. W maratonie jest to odcinek 5. W Wingeri jest to odcinek 24. Okej, coś nowego nam przyszło. I jeszcze zbieramy pieniądze na jeden z tych automatów. Podejmiemy później decyzję, jaki automat. Najpierw jednak wejdźmy do gry. I... W sumie was wysłałem ankietę odnośnie... Znaczy jak odcinek nagrywam, to jeszcze ankiety nie ma, ale jak już odcinek do was wychodzi, to ankieta jest. I pytanie tam jest, który automat jako pierwszy kupimy? Czy z muzyką, czy jeden automat z którąś gierką? Więc takie pytanie tam macie w ankiecie. Okej. Bo jak nagrywam odcinki, to pomysły niektóre pomysły to akurat mi przychodzą w momencie, kiedy nagrywam i je realizuję w momencie, kiedy już odcinek wyszedł. A w momencie, kiedy go nagrywam, no to ten pomysł dopiero przyszedł mi do głowy, czyli jeszcze nie został zrealizowany. Tak więc... No, to tutaj o tym wspominam. Okej, i teraz sosik. I teraz obkładamy talerz mięskami. Ponieważ no Big Pauli przez ostatnie parę dni przychodził jako pierwszy, bo nikt nie mógł go zastąpić, gdyż w Wingeri jak się ktoś odblokuje, no to się nie zmienia ten klient. I nie tylko w Wingeri. Jak nie ma pasów holidayowych, to w momencie, kiedy jest jakiś klient pierwszy... Okej, no tam gdzie są holidaye, to też tak jest, że przez jakiś czas przychodzi ta jedna osoba pod jedynką, tylko później jak już wszyscy są blokowani, to przychodzą w kolejności losowo, jeśli chodzi o pierwszą osobę. A jak jest klient odblokowany, no to dopóki następny się nie odblokowuje, no to on jest tą jedną osobą, która odwiedza jako pierwszą. Jest pierwszą osobą, która odwiedza. Dopóki ktoś następny nie przyjdzie, no to będziemy mieli no, Big Pauliego jako pierwszego. Czyli pewnie teraz rank wbijemy, nie? No oczywiście, że wbijemy. Więc na następny dzień przyjdzie już ktoś inny pod jedynkę. No, trochę się ubrudził talerz. Pyk. No to perfekt. O, jest Hank. Tak w ogóle nie przychodzi Chuck. Chuck nie przychodzi. A Chuck, trochę nie wiem, czy ktoś rozpoznaje cienie tych klientów. Chuck przyszedł tylko raz. Ciekawi mnie, że on w ogóle nie przychodzi. Okej, i teraz sosik. Pyk. Jest raz, jest dwa. O, Kahuna, ty chciałeś nuggetsy. Kolejny medal. Akurat te same, co do Hugo. No to jakbym wiedział, no to bym zrobił 12, a nie dwa razy to samo. Nie pokrywają się te zamówienia za bardzo, więc ciężko przewidzieć. Czy, że przyjdą akurat dwie osoby zamawiające to samo. Jak tam Hugo. Okej, perfekt, utrzymany.
sam. A, nie wstawiłem czwórki? Słabo. No jest Queen. Ty chciałaś... trzy te, nie? No tak, trzy chciałaś... chciałaś trzy skrzydełka. To są skrzydełka, więc jak będę pamiętał, to będę to nazywał po imieniu. To nazywam po imieniu, no to są długie. Długie po prostu i tyle. Czyli stracimy zaczekanie pod czwórką, ale to tylko jedna jest taka czwórka. U innych już nie stracimy. Chyba, że za biult komuś się... nie wiem, co się nie pójdzie. Wycieram talerz, bo wydawało mi się, że lekko przesunąłem ten nugget tamten. Okej, więc jakbym miał stracić za brudny talerz, no to wolałem wyczyścić. Okej, dawaj. Sosik B i potem jest miodek. Miodek. Okej. No tak, i winger i... już wam wysłałem wszystkie odcinki, które nie były ustawione na premierę. Tak, teraz wszystkie odcinki, jak wam wyślę, no to pozostałe 5, no to ustawię wam na premierze. Tak jak to było w przypasach, przy papasie z przy maratonie. Z papa z Burgery to go i tam wcześniej była Burgeria HD. Sosu nie dałem. No to... o, czyli... o, ale się popsuło. Tu się popsuło, tam się popsuło. Czyli jedno z to wyszło z tego zamówienia. A wracając... Okej, czyli... tu się popsuło, tam się popsuło. Nie dałem sosu. I zgubiłem wątek. Aha, to Burgeria HD. No to w Wingeri też tak. Nie będzie tu 100% za cały dzień. W Wingeri też 5 na 5, połowa odcinków jest bez premiery, połowa odcinków jest z premierą w maratonie. Czyli teraz jest ta, będzie ta druga połowa, gdzie ustawię na premierę odcinki. I podczas tego maratonu jeszcze ten rang na spokojnie wbijemy. No 5 dni to nie zajmie, więc może jeszcze 2 ranki wbijemy. Okej. Odbij piłkę tam. Jakbym trafił Eagle, to bym się śmiał. Ale no Eagle to było zbyt trudne do trafienia, więc chociaż Birdie trafione. No ten dołek to można na spokojnie zrobić na 3 strzały. No, ale jednak ten czwarty zawsze jest w zapasie. Jakbyś tam na początku źle piłka odbiła, no to miałbyś drugi zapasowy strzał. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!